Piotr Dudek, Dudek TV, witam serdecznie. Wczoraj kolejny mecz, końcówka fazy zasadniczej, Energia Basket Ligi. Ena Abramczyk, Astoria Bydgoszcz pokonała u siebie PGE wspólnie Stargard 97-93. I tym samym podopieczni tenera Artura Gronka mają bilans 14 zwycięstw, 12 porażek. Do końca sezonu regularnego stały 4 mecze, blisko tych playoffów w tym sezonie. We wczorajszym meczu bardzo dobrze zagrał Wesley Washburn, który obchodził tego dnia 29 urodziny. Mecz nie stał na wysokim poziomie, przyjezdni, czy już o nic nie walczą, byli w pokojonym składzie, bez Spice'a, bez Szymkiewicza, a jednak toczyli wyrównany bój z miejscowymi. Tutaj przy dopingu miejscowych oczywiście kibiców, dobrej dyspozycji głównie właśnie Szpuna. Udało się wygrać ten mecz. I tak jak pisałem już na Twitterze, o stylu zapomnimy bardzo szybko, a dwa punkty zostały w Bydgoszczy. Dwa jakże istotne właśnie oczka, jakże ważne. To był mecz, który trzeba było wygrać, aby dalej liczyć się w walce o wymarzone play-off. Tak jest cel klubu w tym sezonie i do tego podopieczni trenera Gronka zmierzają. Zostały do końca, tak jak powiedziałem, 4 mecze i teraz tak, w następną niedzielę wyjazd do Radomia. Radomia, który na pewno będzie walczył na całego, ponieważ walczy o utrzymanie. Gra o byt najwyższej klasie językowej w Polsce, a ma tylko 4 zwycięstwa w swoim koncie. Tak samo Gietek jak Gliwice, na w bezpośrednich meczach dwukrotnie lepsi byli zawodnicy GTK. Jeśli Radom nie wygra żadnego meczu do końca sezonu, to opuści ligę. Także na pewno będzie trudny mecz dla naszego zespołu. Następnie będzie spotkanie z Polskim Stukiem Pszczółką Lublin u siebie. To już jest bezpieczne utrzymanie ekipy Tames Pasewa. Mecz Bydgoszcz, także tutaj wiadomo, mecz jak najbardziej do wygrania. Kolejne spotkanie to będzie 10 kwietnia w Łuczniczce. Derby z Anwilem Włocławek i na koniec wyjazd do Zielonej Góry. Jeśli chodzi o terminarz, wyniki, dyspozycje zespołów, to wydaje się, że właśnie Enea Abramczyk, Astoria Bydgoszcz, ma największe szanse na załapanie się na te 8 miejsce gwarantujące udział w play-off. King, Szczecin, Tref Sopot, zespołu, które te także o tym marzą, ale są w gorszej sytuacji w tabeli. Ta ich gra też nie budzi jakiegoś wielkiego zachwytu. Zresztą jutro się obie te ekipy zmierzą i wtedy będziemy też dużo mądrzejsi, ale wydaje się, że 2 zwycięstwa mogą już pozwolić na to, aby zagrać w play-off, także tutaj nie ma co się na innych oglądać, patrzeć, tylko trzeba wygrywać kolejny mecz Radom. Później, tak jak powiedziałem, u siebie z Polskim Stukiem Pszczółką Lublin, u siebie na Wielu Mocowek i wyjazd do Zielonej Góry. Także wszystko zostaje w rękach bydgoskiego zespołu. Czekamy na rozwój wydarzeń i kolejne udane występy naszych koszkarzy. Piotr Dudek, Dudek TV. Serdecznie pozdrawiam. Miłej niedzieli.